proszę, zaczynamy. Jak tam? Urządzacie się, dobrze idzie, nie? Tak, świetnie. No, bardzo się cieszymy z tej przeprowadzki. Mieszkanie jest dużo większe od poprzedniego. A gdzie mieszkaliście poprzednio? Na przedmieściach, po drugiej stronie miasta. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Po drugiej stronie miasta, nie? No to jest, prawda? Kolosalna zmiana. Będę miał dzisiaj do pracy. Mieszkacie w tym mieszkaniu na piątym, tak? Tak, na piątym po prawej stronie. Piąte piętro po prawej stronie. Mieszkanie pod Niedermanem. Tak. Te drogi uroczy ludzie. No, rzeczywiście niezwykle uroczy. Na oboje? No tak. I on i ona. Holendrzy. Co mogę dla pana zrobić, panie lepiej? A, przepraszam. To znaczy, ja przyszedłem do państwa, ponieważ dzisiaj rano, kiedy wychodziłem do pracy, wsiadłem do windy i... To znaczy, wszystko było w porządku. No świetnie, świetnie. Chodzi o to, że nie spotkało mnie nic szczególnego. Nie, wie pan, to na ogół tak jest. Tak, ale kiedy wracałem z pracy wieczorem, to zobaczyłem napis wyryty na tylnej ścianie windy. Tak? Tak, przy lustrze, może pan widział. Wie pan, my korzystamy z windy tylko wtedy, kiedy mamy coś ciężkiego, mieszkamy na pierwszym także. Ale ten napis bezpośrednio mnie dotyczy. To znaczy? Wie pan, ja krępuję się trochę o tym mówić. Bo... Czy chodzi o to, że ktoś za pomocą noża albo klucza napisał na ścianie Lebreu równa się... Lebre? Równa się... Tak, z matematycznym znakiem równości. Lebrę równa się... Ja jestem przekonany, że kiedy wychodziłem do pracy, tego napisu nie było. No ktoś musiał to zrobić w ciągu dnia. Vivian, czy ty może widziałaś, że w windzie jest napisane Lebrę równa się... To jest Lebrę. Poznaj, proszę, to jest pan Lebrę. Właśnie się wprowadzi. Wiesz, piąte piętro. Piąte piętro po prawej. Mieszkanie pan Niedermana. Ach, uroczy ludzie. Tak, tak. Dzień dobry, ja przepraszam, że przeszkadzam o tej porze. A nie, nie szkodzi.
jest napisane w windzie? Lebre równa się to pan? Tak. A nie zwróciłam uwagi. Może? Na tylnej ścianie windy. To jest wyryta. Nie zwróciłam uwagi. A wie pan, my mieszkamy na pierwszym, więc korzystamy z windy tylko wtedy, kiedy mamy do wniesienia coś ciężkiego. Rozumie pan? Rozumiem. Tak, wie pan, co to jest naprawdę przykre. To jest... To jest przykre, że ludzie niszczą wspólne pomieszczenie, nie? Przecież winda to jest wspólne pomieszczenie. A ludzi to nie obchodzi takie czasy. No to jest absolutnie niedopuszczalne. Ale pomijając już sam akt wandalizmu, no przeszkadza mi treść tego napisu. No. Tak? No lebre równa się chuj. To jest co najmniej obraźliwe. Ale ma rację. Nie. Ma rację. To jest obraźliwe. To jest krzywdzące. Znaczy, to równanie jest po prostu błędne. Oczywiście. Z pańskiego punktu widzenia. No wie pan, mieszkamy tutaj z żoną od 2 tygodni. No. Nikogo nie znamy. Jakie oszczędności? To jest niepojęte. Dlaczego w ogóle ktoś wysyła mi taką wiadomość? Pewnie jakiś dzieciak. Który? Wie pan, no nie. Nie wiem, no nie, bo w budynku naprzeciwko, nie na parterze. Po drugiej stronie ulicy mają takiego. No, Markacza. 2,5 roku lepiej umie mówić. No, ale trzeba przyznać, że nie jest najlepiej wychowany. Ale proszę pani, w tym wieku? Bo pan mówi, że ten napis skierowany jest bezpośrednio do pana, tak? No ja myślę, że pan, że jest dokładnie odwrotnie. Ale chyba jednak chodzi o mnie, no nie ma innego lebrena w budynku. A ja myślę, wie pan, że ten napis skierowany jest do wszystkich oprócz pana. Ja dziękuję bardzo.